Na radomskim niebie zaprezentowało się około 70 statków powietrznych w barwach 18 państw. Airshow to prawdziwe święto lotnictwa. Jeżeli by przeanalizować tych występujących, oczywiście poza zaproszonymi gośćmi, którzy są fenomenalni i naprawdę te pokazy są naprawdę wspaniałe, to praktycznie większość z tych, którzy prezentują się na radomskim niebie, to albo są czynnymi żołnierzami, czynnymi pilotami, albo byli czynnymi pilotami. M346 Bielik od niedawna na wyposażeniu polskich sił powietrznych jest nowoczesnym samolotem szkoleniowym, ale dla instruktorów z Dęblina to za mało. Wykonują na nim podniebne ewolucje. Generalnie manewry wymagają dużych przeciążeń. Naszą atutem tak naprawdę tego samolotu jest to, że on zakręca bardzo ciasno. Ale żeby zakręcał bardzo ciasno, o bardzo małym promieniu, musimy troszeczkę więcej, powiedzmy, pociągnąć przeciążenia, czyli tak dochodzą przeciążenia do 8G. W tym roku widzowie Airshow mogli obejrzeć pokaz radomskiego zespołu akrobacyjnego Orlik, ale też mieli okazję podziwiać kunszt i umiejętności solisty Timu. Wiązankę figur sam układałem do tego pokazu. Składa się ona głównie z figur pionowych, ukośnych oraz poziomych. Jest wiele lotów odwróconych, wiele beczek. Jest to wszystko powiązane w logiczną całość. Organizatorzy pokazów już zapowiadają, że Airshow odbędzie się w Radomiu za 2 lata.